Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich słuchaczy programu trzeciego, którzy teraz nas słuchają. Witam także tych, którzy oglądają nas za pomocą transmisji streamingowej na naszej stronie, na Facebooku i na YouTubie Polskiego Radia. I przede wszystkim witam Państwa, którzy zechcieli w ten niedzielny wieczór odwiedzić nas tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tak się złożyło, że w 1989 roku wykonałem telefon do programu trzeciego Polskiego Radia i otrzymałem zaproszenie na koncert, na festiwal, który odbywał się wtedy co roku w Warszawie. Impreza nazywała się Rok Pokoju. Tam obok zespołów znanych występowali też debiutanci. I tam wtedy po raz pierwszy zobaczyłem dosyć niesamowity zespół, który już wtedy na tym początkowym etapie robił wielkie wrażenie. Kilka miesięcy później stali się największym objawieniem polskiej sceny rockowej. Od tego czasu upłynęły 3 dekady ponad. Oni ciągle są z nami. Już nie są objawieniem, teraz są instytucją i ciągle są zarządzani przez pierwszą damę polskiego rocka gotyckiego, czyli Anię Ortodox. Dzisiaj zagrają dla Państwa wyjątkowy koncert, koncert tematyczny. Będą piosenki o miłości. Przed Państwem zespół Klosterkeller. Przeczenia zły odźwierny nie wpuścił dalej, więc twoją byłam cała na tę jedną chwilę, wiesz. Poza granicą dotyku łzy znalazły mnie słabą, tak. Poza granicą dotyku zawrót głowy na harfie grał. Wolnej woli odźwierny nie przepuścił do środka, więc milczenia nie przerwałam ani słowem, tak. Krzyk się rodzi i łamie w pół. Przebaczenie i nienawiść pozostawiam za bramą gdzieś. Tak wysoko lecąc nie chcę patrzeć w dół. Kiedy serce moje milczy, nie ma mnie. Dzień. Samotny wiatr unosi z sobą zapomnienia, gasnącą pieśń. W pół otwarte drzwi czekają, ale nikt już nie chce wejść. Cicho, cicho, nie ma ciebie, nie ma mnie. Cicho, cicho, nie ma ciebie, nie ma mnie.
Cicho, cicho, nie ma ciebie, nie ma mnie. Cicho, cicho, nie ma ciebie, nie ma mnie. Poza granicą dotyku to jest jeden z takich moich absolutnie najukochańszych utworów klasterowych. Cieszę się, że mogłam nim zacząć nasz koncert, koncert miłosny. I to postaraliśmy się, aby to były utwory takie jak najbardziej, że tak to nazwę, walentynkowe może, mówiące o takiej jak najbardziej szczęśliwej miłości, a w wypadku Klosterkeller to znaczy o jak najmniej dramatycznej miłości. Dokonałam wyboru utworów pod względem tekstów i sami usłyszycie, bardzo dziwny zestaw powstał, który nas wszystkich zaskoczył bardzo. Otwieram drzwi, chociaż nie mam dla kogo, tam w ciszy dalekiej fortepian coś gra. Dźwięki tak, jak bąbelki szampana, wirując, znikają, unosząc mój płacz. Z jednej strony ty, z drugiej strony ja, duszę sobie słowa niewypowiedziane. Z jednej strony ty, z drugiej strony ja, gdy ktoś cicho gra na fortepianie, myśli szalone biegną i giną. Już nie dziwi mnie łez słony smak, głodne usta wciąż szepczą twe imię. Na nic mój płacz. Śpią, mury kwitną, cicho i mierzy czas bicie serc. Wszystko jedno, gdzie jesteś w tej chwili, o czym śnisz, gdy ja wolno mówię tak słowa, których ode mnie nie usłyszałeś. Wolno mówię tak, noc jak gęsta mgła. Na nic mój płacz. Choć wcale nie mam już marzeń, kocham cię, chociaż dawno już nie znam bajek. Scarlett umiera, ale grafik zostaje. Kocham, gdy cicho gra ktoś na fortepianie. Otwieram drzwi, chociaż nie mam dla kogo, tam w ciszy dalekiej fortepian znów gra. Koncert na klawiaturze mych wzruszeń. Kocham,
kochać Cię muszę. Chociaż dawno już nie znam bajek. Scarlett umiera, ale grafit zostaje. Kocham, gdy cicho gra ktoś. Dziękuję bardzo. Wieczór śpiewam tu, dzwonią kieliszki wśród zapachu kawy. To mój codzienny świat, taki sam, taki sam, taki mały. Z miejsca, gdzie siedzisz tam, blask jasnych oczu rozjaśnia ciemność. Niech obejmuje mnie, gładzi moją twarz. Ciebie śpiewam dziś znów, tylko dla Ciebie jestem tu. Kiedy przełykasz ostatni łyk, coś duszę w sobie. Będę znów samotna, kiedy przyjdzie sen. Tylko tam, obok mnie pojawia się. Ścianę i moc.
To był utwór pod tytułem Mogę tylko patrzeć, a teraz Ziemia obiecana. Pomysł na ten tytuł i w ogóle na ten utwór, powiem wam, że padł tutaj właśnie w Trójce Radiowej, gdy byłam kiedyś, no pewno z okazji wywiadu i młodemu wtedy, wiecznie młodemu, Kubie Wojewódzkiemu, młodemu dziennikarzowi Trójki, zwierzałam się ze swojej fascynacji pewnym innym takim tam dziennikarzem. A Kuba jak to tak, tak, napisz o tym utwór. Tak, napiszę. Nazwij go Ziemia Obiecana. I to zrobiłam. I teraz wam zaśpiewam. Biec, gdy głośniej chcę krzyczeć, to twoja twarz oddala się, im szybciej się zbliżam i budzę się w ciemności złej, twojej dłoni znów szukam i talią kart odganiam strach, już tylko im ufam. Kompletną sklerozą. To nie chodziło o tego dziennikarza, bo Kuba mi do dwóch utworów
Tamto, co powiedziałam, to utworu Nieuchwytny, którego dziś nie zagramy, ale a to, to Kuba mi podsunął, jak mu opowiadałam, o mojej miłości do pewnego kolegi muzyka z innego zespołu. Zespołu Blitzkrieg, naszego kolegi Dydy. Pozdrawiam, Dydulku, wiem, że ogląda. On wie, że jest tą ziemią obiecaną. Później byliśmy parą przez rok nawet. Może dzięki Kubie trochę. A teraz zaśpiewam wam o takiej miłości, o której wszyscy dookoła mówili jemu: daj spokój, nie ma sensu. Ta dziewczyna życie ci zmarnuje. Na teledysku dziewczyna na wózku ją gra. O miłości, jakiej nie powinno być. Lunar. To nic, słowa uderzają, jak o dach domu deszcz letni bez znaczenia. To nic, odkąd już wybrałeś, stoisz jak głaz pośrodku dobrych rad strumienia. Lecz kochasz ją i nie liczą się schematy, więc idź, zabierz ją daleko, swój skarb największy, choć słabą, jak z posuchej krawy. Ona tym dniem otwiera oczy, wstają słońca i czarną noc. Kryjesz twarz, wtedy wiesz, na rękach nieść ją będziesz do samego końca. Przeciw złym słowom i całemu światu drogę. Ona twym dniem otwiera oczy, wstają słońca i czarną nocą, gdy w jej włosach kryjesz twarz, wtedy wiesz, na rękach nieść ją będziesz do samego końca. Thank you.
kiedy przyjdzie czas, ty pozostaniesz już. Pożar wypali się, normalny przyjdzie dzień, nie będę czekać. Już tylko dla ciebie. Czasami karmisz mnie okruchem chwili, tylko cudem wyrwanej całemu światu. Potem następny dzień na przemian, płacz i sen, a gdy przestaję czuć, powracasz znów. Ten utwór był zaskoczeniem, przynajmniej dla niektórych, prawda? Bo to jest kawałek z naszej drugiej płyty, która wyszła w roku 91? Chyba? Oba. Wyszła w 92 jako taką, ale była nagrywana w 91. O właśnie. Rolo to zawsze wszystko wie najlepiej. I ma rację oczywiście. Tak. A teraz będzie coś, co może być jeszcze bardziej zaskoczeniem, gdyż to jest utwór, który mam nadzieję w wersji takiej pełnej, klosterowej znajdzie się na naszej płycie, którą wkrótce zaczniemy przygotowywać. Nosi tytuł Zimne ognie. Napisałam go już bardzo dawno temu, ale nigdy nie był taki nagrany. Ciepłą szarość moich uczuć, moja wierna rzeka, mówisz mi. Nie dziwi ciebie pomieszanie moje, dziwią tak niespodziewane łzy. W ogrodzie, w którym żyje nasze drzewo, gdzieś za płotem wyrósł dziki kwiat. I jakby już nie tak błękitne niebo, zimne słońce, gdy trucizna gra.
doczekam się swych marzeń kolorowych. Dla ciebie byś spokojnie spał i pierwszy w życiu raz ugaszę ogień. Dla ciebie chociaż trochę żal, o jeden dotyk mniej zgaszony płomień. Lecz o jedno serce bliżej mam, zamiast pochodnią szybko wypaloną będę rzeką, którą dobrze znasz. A ty śpisz, a ja kocham cię jeszcze bardziej, kiedy jesteś tak daleko. Zimne ognie płoną wokół mnie, a ja płynę w dal. Ja wierna rzeka, śpisz, a ja kocham cię jeszcze bardziej, kiedy jesteś tak daleko. Zimne ognie płoną wokół mnie, a ja płynę w dal. Ja wierna rzeka. Paciorki wymykają mi się z rąk, gdy uciekam pod nasz wspólny dach. O jeden dotyk mniej zgaszony płomień, lecz o jedno serce bliżej mam. Nie zostaje po nich nic, to zimne ognie, kolejne imię. To zimne ognie, w godzinę na sam szczyt. To zimne ognie i nowy kruk w dolinie. A ty śpisz, a ja kocham cię bardziej, kiedy jesteś tak daleko. Zimne ognie płoną wokół mnie, a ja płynę w dal. Ja wierna rzeka, śpisz, a ja kocham cię jeszcze bardziej, kiedy jesteś tak daleko. Zimne ognie płoną wokół mnie, a ja płynę w dal. Następny utwór będzie tak, taką w pewnym sensie jakby kontynuacją tego tekstu, gdyż ta sama kobieta o takiej zagadkowo bujnej przyszłości, tylko w domyśle teraz wychodzi za mąż. I to jest pieśń tajemniczej panny młodej zamyślonej. Wszystkim, co ważne.
odwrotu wszystko, czego chcę. Płynąć w niej złoto na dłoni mej. Uczy mnie spokoju, ogień zgaśnie, niech. Tańczyć memu zamyśleniu. Szkoda pytań twych, nie odpowiem ci, nie odpowiem sama, nie wiem czemu. Przyszłość niech śpi. Najtrudniejszy utwór za mną. Wszyscy w studiu pewno zauważyli, że ja tutaj się wspomagam zagadkowymi napojami, ale to nie jest to, co myślicie. To jest syrop sosnowy. Ale powiem wam, że dzięki wam ten utwór zaśpiewałam bardzo dobrze, bo na próbie z tym samym głosem, bez was, to nie było tak. To nie było to. Także dodajecie mi sił i skrzydeł. A teraz, jeśli chodzi o warstwę tekstową, od szczegółów przejdę do ogółu. Stosunki między kobietami i mężczyznami, odwieczna zagadka dla jednych, a taka oczywista oczywistość dla drugich. Opiszę to w utworze Ewa i Adam.
kobietą i czuję swoją siłę. Słuchajcie, nie wiem jak długo nie było wokalu, bo ja sobie w najlepsze śpiewałam i się słyszałam, prawda? Mianowicie, ale ci, którzy widzieli nas na wideo, to widzieli, że tu odbył się dramat pod tytułem Wyczerpane baterie w mikrofonie bezprzewodowym. Ale na szczęście mam świadków, którzy widzieli, jak wkładałam je nowe. Czyli duchy. I to były duchy oczywiście rodzaju męskiego, protestujące przeciwko temu tekstowi, który śpiewałam. No, sorry, no, taki... Halo, ziemia! Póki czucie w sercach nie zagasło, póki zmysły gest znikomy jeszcze budzi, nie wstrzymamy biegu, nie pozwolimy, by codzienność nas zmieniła w szarych ludzi. Halo, ziemia, wołam z oddali, kocham, nie masz kości stan. Halo, ziemia, niech tak zostanie, płynie i wiruje świat. Zmienia kształty, serce gorące spływa jak topiona stal. Karuzela obok, słońce w mych objęciach tłumi strach. Halo, ziemia, niech tak zostanie. Ziemia, wołam z oddali. Gonitwa jak miłosny taniec, splecionych w jedno nocy i dni. Pożar ugasić się nie daje. Nic to, przecież dobrze nam z tym. Karuzela wyżej, wyżej. Halo, ziemia, wołam z oddali.
To była chyba najszczęśliwsza miłość z tych dzisiaj tutaj wyśpiewanych, gdyż to były oświadczyny na karuzeli. Kręci się w głowie, no to jak tu odmówić takiej prośbie? A teraz się przeniosę nad brzeg morza, gdzie będę rozmawiała z falą. Raz fala upada twarzą w piach, a tak wiatr miesza fali płacz z meby śmiechem. Na tym piasku piszesz list nieznany, morze zabiera go swym oddechem. Może nigdy się nie spotkamy. Fale niosą szepty dwa, kochana, kochany. Nie, może falą unosi twój szep, tam gdzie ona, tam na drugi brzeg. Nie wiesz skąd jej imię znasz, czemu słony smak. Słony wiatr, pęka klosz, pod którym stałeś, żadna strata. Słony oddech, niepamięci reguła, niwecz przeszłość obraca.
A najbardziej niebezpieczną rzeczą jest dla panów, gdy zakocha się w nich czarownica. Bo wtedy, gdy on nie chce ulec, to ona ma jeszcze w zanadrzu swoje magiczne sztuczki. Falet pik. Myślisz, że mam tak bardzo zimne ręce, że dotyk ich mógłby tylko w lód zamieniać. Gdy śpiewam tak, patrząc na to twoje zdjęcie, laleczka z wosku w moich dłoniach topi się. Rozmawiając cieniem, ich twarzom życie daje słabe światło, świec. Zimno jak ty, walet pik do mnie się śmieje, ustami swymi próbuje ten śnieg roztopić. Słuchajcie, nie wiem, czy wszyscy z was widzieli film Między piekłem a niebem z Robinem Williamsem. Kto nie widział, to musi koniecznie zobaczyć. Nie widziałam nigdy piękniejszego obrazu, bardziej sugestywnego o miłości, bardziej niezwykłego i to w takim dość klasycznym stylu. To się dzieje wewnątrz obrazów. Słuchajcie, to jest coś tak pięknego, że ja aż usiadłam kiedyś, obejrzałam ten film po raz kolejny i pospisywałam myśli. Z nich powstał tekst do takiego utworu bardzo klasterowego, potężnego, strasznego. To jest przejście przez piekło, poprzez czyściec do nieba. Musieliśmy zrobić ten utwór, pomimo że on w tej wersji takiej naszej elektrycznej, to on by tutaj was mógł zrzucić z tych krzeseł. Przerobiliśmy to na taką tutaj naszą wersję, dziwną, ale sedno jest zachowane. Między piekłem a niebem. Wołasz kolorami, musisz biec między obrazami. Połączone
połączeni niewidzialną nicią. Nawet tam czujecie się nawzajem. Świat obrazów nie zna śmierci ani życia, gdy nie materia, tylko myśl jest ciałem. Przez obrazów świat tak boleśnie realny, przez wizję piekieł biegniesz, by ocalić ją. Miłość zbyt wielka, by odejść razem z ciałem. Na skrzydłach cię poniesie hen za siódmych rąk. Musisz biec, musisz biec między piekłem a niebem, tam gdzie jej gasnący cień drga. Kocham cię. Miejmy nadzieję, że przynajmniej miłość sięga poza śmierć. Mi to już by wystarczyło. Nieważne, jak będzie. Więcej, gdy pożar budzi się, umiera mój rozsądek, topi się jak pierwszy śnieg. Gdzie przepaść, a gdzie droga? Nie myślę, goniąc sen. Mam oczy zasłonięte i tylko ciebie widzieć chcę. Nieważne jak, nieważne jak, nieważne jak będzie, nieważne jak, nieważne jak, nieważne jak będzie.
sumienie me zasypia w objęciach Twoich słów i o nic już nie pytam, na nic więcej nie czekam już. I tylko słońce blednie, gdy do niej wracasz znów, próbując obojętnie patrzeć w górę, lecę w dół. Nieważne jak, nieważne jak, nieważne jak będzie. Ostatni utwór przed nami. Kupisz owoce w
to wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Poproszę zespół tutaj. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy. To dzięki wam tak wyszło. Jak wyszło? Dziękujemy. Kloster Keller, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Pozwolisz, Aniu, że tak ci pięknie podziękujemy za ten koncert. Nie wiem, który to był koncert wasz w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Taki na pewno pełny nie pierwszy. Kloster Kellera trzeci. Trzeci, okej. Okay, tak. Bo tak chciałem już spytać Michała, bo jak tak, coś czuję, że ty wiesz najlepiej. Który raz graliście w studiu Osieckiej? Kiedy? Który raz? Znaczy ja grałem, teraz piąty. Ale z Kloster Kellerem? Tak. No, mówiąc... Ale nie, bo... Ale pełne z Kloster Kellera koncerty to trzy były. Kiedy w 93, jak mi się popsuł zasilacz w Yamaha SY-22, graliśmy w tej sali koncert. Później żeśmy grali Fender Siek. Później żeśmy grali Bordeaux, no i dzisiaj czwarty. A jeszcze, a to jadą mi się? To piąty, no ale słuchajcie, to był taki koncert składankowy. To były piosenki na Dzień Mamy i graliśmy piosenkę jadą mi się, tra la 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 la, śmieją im się pysie. I słuchajcie, nie ja śpiewałam, znaczy ja też, śpiewał ze mną Adam Najman. Wtedy miał lat ile? Siedem? Siedem gdzieś tak, czy osiem. Pamiętam, jak Tomek Żonda się ciebie zapytał, tak później, no i jak oceniasz swój występ wokalny? A tak Adam powiedział, jak on to tak ujął, Holender, jak... tak uważam, że zasłużyłem na bardzo dobrze. Tak niepowtarzalne to było. Teraz byś tak nie odważył się zaśpiewać. Proszę. Jadą mi się. Ha, 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 śmieją im się pysie. La, 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 a misiowa coś tam, tam. A misiowa jak może, szybko coś tam w komorze, szuka w komorze. Dobrze, no, hej. Także ten. Ta scena jest wspaniała. Dzięki wam. I w ogóle bardzo dziękujemy. Dziękujemy serdecznie grupie Kloster Keller za ten niezwykły koncert. Bo chociaż nie było w moim kraju, nie było władzy, ale było przepięknie. Kloster Keller w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pięknie wam dziękujemy. A ja także oczywiście dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję wszystkim tym, którzy słuchali nas za pomocą transmisji na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia oraz transmisji streamingowej na stronie Facebooku i kanale YouTube Polskiego Radia. Serdecznie dziękujemy. Wszystko w Państwa rękach. Słyszałam tam głosy społeczeństwa, jak przechodziłam. Oczywiście zagramy dla was z przyjemnością, ale zwłaszcza jeden utwór, który nie z naszej winy poległ, tylko z winy baterii. No generalnie jak zwykle, nie wiem czy wiecie, wszystko na świecie jest moją winą. Te baterie też. Ja je włożyłam. Nie, to były, ale to były świeżo kupione specjalnie baterie, no. Ale jak coś ma się ten... To... Mogę sobie już tak gadać, zeszliśmy z anteny. Ale nie spodziewaliście się Ewa i Adam numeru, nie? I kilku się tam nie spodziewaliście mocno. My też nie. Powiem wam tak, tak między nami, że jak dałam chłopakom tę setlistę, zwłaszcza Krzysiek, tak, no to czy ty się dawno nie myłaś? Anka, no na litość boską. Ja mówię, no
Jest ona taka dosyć egzotyczna, ale to są o miłości kawałki, no nie? A któryś tutaj, który mistrz wymyślił? No ale władza też. Ja mówię, nie, władza nie jest o miłości. No to i ta jakieś tam, ja mówię, nie, 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 te numery są o miłości. Nie, no nie damy rady. No jakie nie damy? Damy. Daliśmy. Ale ze śpiewania Ewy i Adama, muszę powiedzieć, mam wielką radość. I w ogóle z tych numerów dawno niegranych. No to jeszcze raz. A może to się tam da wkleić później zamiast tą, w ten streaming, także ten, nie? Nie, no. Nie, bo szczerze mówiąc, podłamałam się, no. Na antenie, w radio. I taka wtopa, no. Dobra, to udajemy, że jesteśmy tam w czasie koncertu, może się uda wkleić, nie? Jak się zgodzą ci tutaj ludzie. No, powaga. Po cichu, rozdzielając łzy i miłość. Jeden i drugi tu przede mną nieświadomi, jak wiele mogę, jak mało mogą oni. Kusi grzech, ukryty świat. Chcę więcej znać, nie dla mnie raz. Patrząc w słońce, widzę cień. Nie dla mnie raj, gdy kusi grzech. Ho, ho, Ewa i Adam, bo śpiewa.
siłę. Kloster Keller w programie trzecim. Serdecznie dziękujemy zespołowi za ten piękny, magiczny i wyjątkowy koncert. No i dziękuję Państwu za to, że jesteście z nami cały czas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I zapraszam na kolejne koncerty, bo będzie się tutaj jeszcze wiele fajnych rzeczy działo. Do usłyszenia.